Siemaneczko, z tej strony Wander i witam was w nowym odcinku historii z prawdziwego życia. Jak widzicie, jesteśmy w obozie altruistów, próbują nas tutaj ugotować i w sumie to nie wiem, co mam zrobić. Jestem skuty, jestem przymierzony nad ogniskiem. Tu jakiś gość mnie próbuje ugotować patelnią, pachelką, ciulwek, to się nazywa, siłę PR-a. Pamiętajcie też, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale i zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków oraz zostawić tam kolorowego lajka pod spodem. A my co, już przechodzimy, żeby nas nie zjedli, nie? Ej, czemu wy mnie pieczecie? Zapraszam was na ucztę! Zniewa pan nam niesamowity dar! Jaki dar? Ja wam tu przyjechałem! Pokażcie swoje zadowolenie! Mówcie, śpiewajcie! Cieszcie się! Ucztę dzisiaj! Co to za dźwięki gotowe? Tańczcie, tańczcie! Panie Midasie, nie wierzę w ciebie, ale chcę uwierzyć! Panie Midas, Midas, Midas! Dar z nieba, proszę! Bo mnie tu zjedzą! Tak zaraz nie będziesz żył, a ciepło ci w dupkę, zaraz będziesz cały ciepły, gorący. No moje kule armatnie już się zgrzały, nie, zostawcie mnie proszę. To jest uczta. Zamknij się. To jest wybranie. Nie no, widzowie, oni nam zra... Jojka ugotuj... Co? Leci, nie no, biała gołębica. To leci. Patrzcie, patrzcie. To co wybraniec. To wybraniec. Witamy wybrańców, nauczcie! Ej ludzie, to Midas! Jezus Mario! Boże! Midas! Ludzie, uciekamy stąd! Szybko! O nie, nie, nie! O ludzie, nie wiem gdzie ja trafiłem! Ej! Trafiłem? To jakiś jeleń tu biegnie! Dobra, wstaniemy szybko! W sumie teraz nie wiem co mam zrobić, bo jestem teraz na jakimś zadupiu. Ty, Midas leci! Daleko nie poleciał. Midas, co ty? Ty lecisz, a auto mi z nieba nie spadnie. Oh my god. Ludzie, mamy samochód. Ty, a co ty tu robisz? A co ty myślałeś, że cię jakiś Midas uratował? To ja wszystko ukantowałem. A to nie był Midas? Nie, ja załatwiłem swój kolegów. A tam wasz kolega nie żyje. Umarł, to umarł. Trudno. Chwała Midasowi! Ludzie, ten Menel jest jakiś pogmatwany. Jedyne co Midas tutaj robił, to nad nami czuwał. Czyli mam wierzyć już w Midasa? Zawsze i wszędzie. Dobra, gdzie idziemy? Dawaj na remizę! Dobra ludzie, dojrzemy prawie do remizy, więc zaraz może pojedziemy po naszą furę, bo mam już pieniądze od tego mafiozy. I w końcu nasz browar mistrzowski samochód będzie. Ej, a skąd masz takiego mesiaka? Skąd ja mam tutaj kolegę takiego? Bo mi chodził samochód. Słuchaj, kiedyś należałem do nich, z nimi robiłem pracę, ale zbankrutowałem. Ty masz kolegów? No, nie ma. Pewnie nawet więcej niż... Kiedyś miał pieniądze. Dobra, nara, Midas. Ty, no słuchaj, ogoliłbyś mnie może, co? Znajdź sobie nożyce i tam to załatwię. Nożyce? Tu ci jest sekator potrzebny. Nie, nie wiem. Dobra, słuchaj, słuchaj, dzisiaj zostajesz centralowym i masz mi tu wyłapywać wezwania, nie? A ja jadę do tego Clinton Detailing i muszę odebrać nasz samochód. O, no i super. Ej, no on nie mógł mnie podwieźć. Dobra, załatwię jakiś rower. No co załatwię? Dobra, to nara. Cześć. Dobra, ludzie, musimy jakiś rower skombinować albo cokolwiek, żeby tam dojechać i się jeszcze jakoś ubrać, bo w gaciach chyba tam nie pojedziemy, nie? Ale możemy ubrać w sumie nasze ubranie, tylko znajdziemy rower i pojedziemy do naszej kanciapy, tam gdzie mam ubranie, które też ukradłem. Ej, dobra, ty, mamy rower. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za jego kradzież i pojedziemy szybko do naszej kanciapy po jakieś ubranie. Dobra, ludzie, to jest struś pędziwiar ten rower. Jesteśmy już na miejscu, szybko się przebieram w kartonach, mam ciuchy i jazda po samochód. Dobra, ja już ubrany, wsiadamy na rower i jedziemy po nasz samochód. Widzimy się na miejscu. Dobra, słuchajcie, odebrałem już samochód. Całość odebrania naszego samochodu możecie zobaczyć na zapisanym live'ie u Kalego. Tam wszystko zobaczycie, jak zapłaciłem, jak odebrałem, jak odjechałem. No i co? Dzisiaj musimy trochę pomóc naszym mieszkańcom Grape City oraz Sandy Shores, bo nie mają tu strażaków, a wiem, że potrzebują pomocy. No i słuchajcie, już wam pokazuję, jak ten samochód wygląda, jak go nam okleił Franklin. Patrzcie, Amstaff Aerosol Fire Department. Straż piwna, która będzie służyć w Sandy Shores i Grape City. Tylko ten numer trzeba zmienić, bo 911 tak dziwnie jak dla nas. Nie no, słuchajcie, widzowie, jaram się tym samochodem, bo pierwszy nasz samochód strażacki, który jest nasz i w naszych barwach, nie? I naszym wzorze. Słuchajcie, dzwoni ktoś do nas. Halo, kto tam? O, to ty, no co tam? No i się rozłączył. No, co się rozłączasz? No, słuchaj, bo były jakieś, nie wiem, dwie kreski miałem. Nie, no i co tam chcesz ode mnie? No, pierwsza sprawa, może wyjdziemy na piwo? To później, bo tak. A co się stało? Okay. Druga sprawa. A druga sprawa to... mam wezwanie. U, jakie? Jakaś baba
dzwoniła z Grape City i mówiła, że jej pobili jakiś znikł i trzeba go znaleźć. Dobra, a gdzie ona jest? Nie wiem, gdzieś na głównej ulicy. Tyle wiem. No dobra, to ja tam się udaję sygnałowo, alarmowo i inaczej to związę. No to... tak będę ich... to... Po rozmowie z nią podjadę po cię, na remizę, tak? To przygotuj nam ubrania bojowe. To say never. Dobra, słuchajcie, mamy pierwsze wezwanie. Gdzieś tutaj w okolicach akurat, gdzie jesteśmy. Więc udamy się tam alarmowo i może jakieś pierwsze nasze ciekawe wezwanie. Tylko zastanawiam się, gdzie ona może siedzieć, bo no, drodzy główne, to gdzieś tutaj. Ale gdzie? O, stoi ktoś. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za płot, co się stało? No, mój zwierzaczek zagrał. Jaki zwierzaczek? Taki mały, on taki mały, on kilkumiesięczny jest, dosłownie nie wiem co robić, on gdzieś się pląta po Grave City, ja nie wiem gdzie go szukać, bo nie ma go, nie ma go. A jak się nazywa? Stefcio, to jest mały Stefcio. Jakie zwierzę? No taki dzieciak malutki, ale taki... Pies? Przyjazny pies? Taki. No taki przyjazny pies. A jaka sierść? No brązowa sierść, nie ma, ma łatki. Takie pasiaste bardziej, wie pan. Pasiaste. Dobrze, to proszę pani tu zostanie. Jak znajdę albo nie znajdę, to przyjadę. Może być? Tak, proszę przyjechać, jak go pan znajdzie, albo jak go pan nie znajdzie. Po prostu wszystko, dobra. Cokolwiek, jakiekolwiek informacje. To powiem tak. Płot pani sama naprawi, tak? Tak, tak. A drzewo? Tak, wszystko. Drzewo się posadzi na nowo, proszę się nie martwić. Wiorę pani Sztefcia i zrobię. Dobrze, dziękuję. Wszystko dla mieszkańców Grape City Sandy Shores. Dziękuję. Słuchajcie, musimy jakiegoś Stefcia znaleźć, jakiś pupil. Nie wiem, jaki to jest Stefcio, jakiś mały pupil. Więc nie wiem, pojedziemy pierwszy po tego śmierdziela Menela i zaraz będziemy szukać sobie po Grape City tego małego pupilka, więc zaraz widzimy się pod Menelem. Dobra, dojechaliśmy już do naszej remizy. Patrzcie, jak klaun się ubrał. Cześć. Ty, a gdzie dla mnie strój? W środku. W środku? Dobra, idę się przebrać. Ta... Zwarty, gotowy. No i super. Nie, tylko ja się nie zbyciłem spod. Właśnie widzę, jedziemy do Grapesit. O, ups, a później wyklepiesz to auto. Słuchaj, i skręcamy pierw tu, bo trzeba znaleźć tego pupila. No, ty, coś tu biega, ale ty, w sumie charakterystycznie do tego co mówiła, on atakuje ludzi, do tego co mówiła, on jest podobny, to może o niego chodziło. Z telefonu mówiła o wsiaku. Ej, to ty dziku. Chyba trzeba im pomóc. Zjeżdżaj są na Menelu, dziku, zostaw ich. O nie, co tu się dzieje? Dawaj tego dzika. Zatrzymaj się! Nie, chyba trzeba na patykach. Piwno straż! Na patykach? Co to znaczy na patykach? Na nogach, ja wysiądę. To dawaj, goń go! Patrz! Co jest? Zatrzymaj się, tu było Mustafa Rose on Fire Department! Uważaj, Menel! Zatrzymaj się! Ej, ludzie, skoro to jest dzik, ona może serio mówiła, że to jej pupil, no w sumie pasuje do tego, co mówiła. Kiesz ciasty. O nie! Co ludzie, się zabił dzika! O Boże, przejechałem zwierzęta! Co zrobiłeś? Ja żyję. Żyje? Robimy dziczyznę. Na to ja się przyda. Ja idę paszczet. Kupisz go i na jaki pasztet? Z królika? Z dzika. Aha. Podobno dobra, dobry. Panie, chowaj go pan. Co jest? A pani co? Twoja żona? Mój pasztet. Twoja żona? Nie. Co robicie? Dobra, idę stąd. Ty, słuchaj, no. To jest Grape City jest porąbane. Ten gościu bije jakąś babę. Ta baba przyszła bić dzika, czaisz to? Co? Jak? No, kopała go w łeb. A myślałem, że to u mnie w głowie jest dziwno. Dobra, słuchaj, no jest. I jedziemy do tej baby i trzeba jej złożyć szczere kondolencje. No... Umiesz wyrazić uczucia? Bardzo umiem i powiem jej, że bardzo szczerze, że przerobię jej pupila na pasztet. Na pasztet. Dobra, to zaraz tam podejdziemy i jej to powiesz. Ja chyba za dużo się wypiję. Co ze Stefciem? Słuchaj, proszę pani, przykro mi, co tu się u was dzieje? Latałem jakieś helikoptery. Chciałbym od tego zacząć, że pani mieszka w najdziwniejszej wiosce San Andreas i chciałem powiedzieć, że pani pupil wygrał bardzo złożony konkurs, by zostać pasztetem. A ja bym chciał powiedzieć, żeby zapięła pani rozporek.
A to... ja... a taki... Tylko nie Stefcio! Czy ten pupil to dzik? Ej, ona jest chora psychicznie. Weźmiemy może do szpitala. Ona jest chora psychicznie. Bierzemy ją do szpitala. Nie, wiesz co, ja bym ją zostawił, bo jeszcze raz porwie. A ty, jeśli ona będzie chciała skończyć jak dzik? Trudno, pasztet to pasztet. Ej, ludzie, ktoś do mnie dzwoni? Halo? Styrta jest podpalona. A jak to? Gdzie? I styrta już prawie się dopala. Na miejscu ja jestem. I zaraz zobaczę, może znajdę gdzieś na niebie. Do widzenia. Ty, jakaś baba dzwoni do mnie, że styrta się pali. Co? No styrta się pali. Jedziemy tam. Może to znajdziemy. Słuchaj, jedziemy i wyszukuj łuny na niebie, bo jak się pali, to się pali. Trzeba to naprawić. Ej, ona mi nie powiedziała, gdzie to jest. Ona mi powiedziała, styrta się pali. Mówię, ale gdzie ono? Styrta się pali. Czaisz to? Kachora jest. Ty, coś tam się pali. Ty, widzę to właśnie, to chyba tam, jedziemy tam. Słuchaj, myślisz, że to ugasimy? Dawaj tędy. Nie ugasimy tego. Ojojoj, to nie ja. Dużo klepania będzie. Przepraszam. Dobra, na miejscu. Ty, podejdź jego pani. My to gasimy. Odejdź. Ty, gdzie jest mój? Ej, to się jara. Już sprawia, pali się. Chroń samochodu. Szukam gaśnicy. O, tu mam. Czekaj, cofnę. Samochodu chroń. Gaś tu menelu! Panie, co się panu stało? Oj, no jak mi w krzyżu upnęło! A to pan, ja pana znam! Coś mi jakby przygniotło! Panie, bo się pan zjara, pan wstanie! A to pan strażak ino przyjechał! Tak, to ja! Obiadek szuka ciebie w domku! Dobra, zostaw to, niech się jara, jedziemy! Panu pomoże ino! On swoją sikawą już nie jeden pożar ugasił, prawda? Jaki Błażejek? O, właśnie... Błażejek! Ej, pan to serio gasi? Błażejek! Pan to zgasił! Błażejek zgasił! Zgasił to, jaki koks! Dziękujemy panom, zapraszamy browar, na fermę! Browar się należy? A to zapraszamy na fermę w celu odbioru towaru. Na dożynkach będzie! A wy mieszkacie w tym dużym domu tam, tak? Tak, pan u mnie, był pan krowy pasł! Dobra, jedziemy! Co wy, co ty? Błażej! Jedziemy! Widzowie, nie wiem, co tu się dzieje. Ten grepsit jest serio porąbany. Błażejku, co ty to robisz? Nie sikaj na niego! Błażejku! No bywajcie w zdrowiu! Niech wam Bóg wskaże drogę! Chyba ty! Boże, to my... się! Panowie są z miasta! Jezu! Ej, właśnie dostałem wezwanie, że jara się jakaś chałupa. Gdzieś czuję w grepsit, więc zawracamy. Ty, jakaś chałupa się jara! Co wy? Czekaj, chyba koledzy chcą. Jezus! O co ci chodzi, laska? Taki pan jest miły? Ej, bo jakaś chałupa się jara u was w Grapeseed. My musimy jechać. Później O! Co ty robisz? Wsiadaj! Co tu się dzieje? Ten medal jest serio porąbany. Co ty im zrobiłeś? Obrona konieczna. Dobra, jedziemy na pożar. Słuchaj, ale gdzie to się widzisz tu? Dawaj tam. Normalnie pali się. Ty tu nawet popiół się pali, bo w powietrzu. No. Słuchajcie widzowie, my na tej wsi naprawdę przerąbane. Z wszystkimi się skłóciliśmy, z klaunami, z altruistami i nawet teraz z tymi wieśniakami. Nie wiem, co my poczniemy. Nie wiem, gdzie mam nawet teraz zaparkować. Ej, gdzie mam Stoj, wybucha! Stoj. To... Jeżdżasz w ogień. Ej, to oni! O nie, ludzie, to znowu oni. A to może ich chałupa? Co wy robicie? Odjedźcie stąd! To wy! Odjedźcie stąd! Co my? Podpaliliście mi chałupę, tak? Wy jest stąd, wy jest stąd! Jesteście teraz mądrzy? Ja wam dam, bratanek tam sklep prowadzi w piwnicy! Sklep prowadzi! Przestań! To nie on! Ja wam dam! Jak ktoś podpala wam chatę! Podpaliliście mi chałupę! A to nie ja! No, to mój menel! Gdzie on jest? Gdzie on polasł? Nie wiem. Ja idę wam to gasić. Nie no widzowie, nie wiem jak ja mam tu wejść, wszystko tu się pali. A wchodzimy. W piwnicy chyba żona inno poszła bratanka uratować.
Nie, no ludzie, zapomniałem, że my cały czas nosimy tą butlę, ona już nie ma nieskończoności tlenu. Amstaff się dusi właśnie w tym momencie. Nie wiem co my poczniemy, więc w tym momencie skończymy ten odcinek. Nie wiem, w kolejnym odcinku spróbujemy coś ogarnąć. Może Amstaff przyjdzie, może ocieć tu przyjdzie, może Menia nam pomoże, nie wiem. Zostawcie subskrypcję na tym kanale, lajka, żeby nie przegapić następnych odcinków Amstaffa Rosa oraz innych postaci. A ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. And last time, those fact, the part went to Kajuya.